Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w świątecznym wydaniu Polskiego Studia. W dzisiejszym programie, jak zwykle przed świętami Bożego Narodzenia, przekażemy Państwu również kilka życzeń. Jako pierwszy złoży je Państwu przewodniczący Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, prowincjał misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, ojciec Janusz Błażejak. Drodzy bracia i siostry, niech cud Bożego Narodzenia staje się naszym udziałem, ciągle na nowo, każdego dnia, który ofiaruje nam Boża Dziecina. Niech Chrystus rodzi się codziennie w każdym z nas. Niech Słowo, które ciałem się stało, będzie dla nas, zwłaszcza w Nowym Roku, bliższe i bardziej poznawalne. Niech ta Boża Dziecina pomoże nam w walce o cywilizację życia, a przeciwstawi się cywilizacji śmierci i moralnego zniszczenia. Niech Pan będzie naszą mocą na każdy dzień Nowego Roku, abyśmy żyli wzmocnieni Eucharystią. Na trud budowania wspólnoty wiary, miłości i solidarności w naszych rodzinach i Polonii życzę Wam obfitości łask Bożej Dzieciny. Na radosne, tak bardzo rodzinne święta Bożego Narodzenia pragnę złożyć w imieniu misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej oraz Konferencji Polskich Księży życzenia obfitości łask Bożego Dzieciątka. Niech światło betlejemskiej nocy budzi nadzieję przepełniającą naszą codzienność. Niech umacnia i pomnaża wszystko, co w nas dobre, piękne i szlachetne i przynagla do dzielenia się miłością w każdym dniu Nowego Roku 2009. Życzę Wam radosnych i błogosławionych świąt.